Witajcie kochani, w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinku z serii Aldara Plays Assassin's Creed 3. Jako, że już jest odcinek nagrywany w dzień po targach, znaczy po targach. Są jeszcze targi, trwają, Expo. Electronic Entertainment Expo, czyli E3. E3. I trwają. To była prezentacja Assassina 4. Był gameplay, były zwiastuny. I muszę powiedzieć, że wygląda to całkiem obiecująco, chociaż żadnych takich przełomowych zmian tam niestety nie widziałem, poza tym, że będzie można wreszcie te walki morskie przeprowadzać. Znikają mi ludzie z mapy. Można przeprowadzać będzie te walki wreszcie w taki sposób, że po bitwie... O, z drogi! Że po bitwie morskiej typowo strzałkowej, strzelającej ze statku, będzie można szybko przejść do abordażu i tam walczyć dalej, co jest mega fajne. I ogólnie podobało mi się to, jak on tam... Musicie zobaczyć ten gameplay, to demo, tam 5-minutowe chyba, żeby wiedzieć, o czym mówię. W każdym razie opowiem tylko tyle, że jak on się ten... Kinway chyba. Jak on się tam wtapia w tłum na przykład, to tam gada z nimi faktycznie, nie? Coś tam... Przy ognisku była taka akcja właśnie, że ona podszedł, coś tam wypił, akurat śledził typa, więc musiał się tam wtapiać w tłum. I wtedy i wtedy tam wypił sobie kufelek i coś tam powiedział, że zaraz wróci i faktycznie zaczął dalej tam śledzić tego typa. I muszę powiedzieć, że fajnie, że to właśnie w tą stronę idzie też nie mega asasyńską, tak jak tutaj wielki ten wielki Connor, który tam ma misję do spełnienia, że o asasynie musicie się odrodzić i tak dalej. Tylko tam jest tak mega na luzie. I to jest właśnie fajne. Gdzie ja w ogóle idę? Gdzie ja jestem? Bo ja tak biegam tu i ten. Kurde. Ciekawe, czy będą konie. To jest dobre. To jest, jak mówiłem, i to powtarzam jeszcze raz, i pewnie będę powtarzał jeszcze milion razy. Animacja konia w Assassinach jest mistrzowska. To trzeba im przyznać, panom z Ubisoftu. Ja to przyznaję. Mówię, jak jest. I tyle. No w porównaniu na przykład do tej, do animacji konia w Skyrimie. Już w ogóle, tam jakaś ściema była, a nie, animacja. Gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie ja idę? Gdzie ja biegnę? Gdzie ja w ogóle idę? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? No, jestem niedaleko. Nie mam wszystkich misji tutaj porobionych, tych takich pobocznych, ale to nie szkodzi. Te misje zostawiam wam do przejrzenia sobie, samodzielnie, do przejścia gry w 100%. Tędy. Tędy koniu, tędy, tu ulicą, tędy tam, znieść zamieszki, nigdy nie znałem zamieszek, powiem szczerze, zresztą byłem jakiś taki pro, rządowy. Tędy tu, no kurde, odcinek o jeżdżeniu na koniu będzie, mam nadzieję, że już tu docieram niedługo, siema, żołnierzyki, a to nasi żołnierze już są, nie? Bo tamci byli w czerwonych kubrakach, a tu są... Nie czerwony. Ha, właśnie, bo sytuacja taka, że tutaj mieliśmy się podsłuchać rozmowę tych tamtych bojowników. Oni mieli się tutaj spotkać właśnie w karczmie, w tawernie Green Dragon, Zielony Smok. Wchodzimy. Wchodzimy i patrzymy, co się dzieje. O. Dobra, siema. Ta fryzurka Conora jest całkiem niezła. Grubianin. A to nasz znajomek. A nie znajomy. Pardon? Oh. I do not like having my time wasted. Stop that. Don't make me call the guards. Make a sound and you die. What do you want? He's in the harbor, at the long pier, most likely. We heard what happened at the parade. Giles got all nervous, said he was leaving the country. I thought he was overreacting. It's not. No. Thank you. No i dobra, wiemy, gdzie jest Chas Lee. I to będzie ostatnia misja główna Conora. Z tego co pamiętam, tu jest skrzynka. Tylko ta skrzynka jest na górze. Aż pójdę ją sprawdzić. Tu moi ludzie wracają z tego.
z misji pokojowej na Bliskim Wschodzie. Tu jest skrzynka. Przeszukaj skrzynię. 750 zonka. Nie wiem, co to. Czy to nie to? No, trochę kasy, kurde, zdobyłem na koniec gry. Brawo. Dobra. No i już. Mgła jest. Zasiadamy konia i lecimy. Mam nadzieję, że wszystko mam. Mam dwóch asasinów, w razie gdybym miał ten. Cztery naboje w pistolecie. Nóż. Co tam jeszcze innego mam? Nie mam strzał. Mam trzy bomby dymne. Zero pułapek podtykowych. Nie mam pieniędzy. Sztylet, pałasz, piąstka. Dobra. Trzeba to wszystko przyczesać. Znaczy przyczesać. Sprawdzić ekwipunek, bo później będą jakieś jaja. A na to sobie nie mogę pozwolić podczas ostatecznej potyczki z Charlesem Lee. Tędy, tędy, tutaj. Tędy, tam. Spójrzmy na mapkę. Tak, jesteśmy tutaj i tamtędy. Dobrze, tutaj jeszcze kawałek. Tędy właśnie tu. Tu jest przejście. Chyba jest. Cio. Tędy. Tutaj spokojnie już, bez galopu. Tu jest pan portownik. No i dobra. Zostawiam konia tu. I idę. Podświetlony cel. Podświetlony cel, podświetlony cel. Tam są ci. Jedźmy wyżej. Duża ta. Jest. No. Oto jo. Charles Lee. We własnej osobie. No, bój się, bój! Pani, przechodzę do pola chyba 19. Tu są beczki z prochem. Nie popychaj nikogo. Padłeś na mnie. Jak mnie tu dziabną, to jest już dupa. Słabe. Tu są kolejni po lesie. Pyk. Tu kolejni. Tu nas kuśkę. Pyk. Tędy tu. Nie wolno ci odnieść obrażeń do ognia. Nie ma opcji, żeby nie odnieść. Poważnie mówię. Tutaj myk, zapada się. Tu wchodzimy tędy. Znam tą trasę na pamięć. Pyk, pyk, pyk. Lee tam przechodzi. Tu się zapada. Idziemy tędy. A to nowość jakaś. Tędy nie szedłem. Tędy, tędy, tam. Może dlatego mi się nie udawało wcześniej. Tu, tu. Tu na górę. Tędy tu dookoła. Tędy tam. Tędy tutaj. O! Linką. No biegnij. O! No co ty robisz? Cyk. I tu w lewo. Witam cię, Charlesie. Wreszcie cię dopadłem. U, a może i nie? Uwaga, chyba z 18 razy próbowałem. Masakra to jest. Why do you persist? You put us down, we rise again. You end one plot, we forge another. Whoa.
You try so hard, but it always ends the same. Those who know you think you mad, and this is why. Even those men you sought to save have turned their backs on you. Yet you fight. You resist. Why? Because no one else will. Bez sensu trochę. Chastity jako taki inteligent i w ogóle sprytny gość powinien widzieć, że ten coś tam się knuje. Ale jesteśmy ranni obaj. Zobaczymy. Idź do zarządcy portu. Tam jest. Nie mogę biegać. Ale mam trzech asasinów na podorędziu. W razie gdybym musiał ich ten użyć. Ohoho. Rough night, was it? No już jak się umył, nie? He headed inland, took a ferry up the Charles River. I will need passage as well. Of course. Only say the word. W pogoni za Lee. Oczywiście nic z tym się nie udało, oprócz ognia. Ale myślę, że to nie koniec odcinka jest, ponieważ mam ochotę zakończyć tę tutaj serię właśnie w tym odcinku. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie, to nie jest zamostwo. Haha. No widzę, że wykończeni walką. Fajnie, fajnie. To robi pewien klimat. Myślałem, że będzie chciał mi wbić nóż podczas picia. A to by się skończyło ładnie. Nie tuzinkowo w każdym razie. No i pytanie, kto szybciej sięgnie po nóż. A jednak. Myślałem, że coś jeszcze powie. No i medalion. No takie dziwne to zakończenie jest tej historii. W każdym razie tutaj tej walki odwiecznej, praktycznie. Dobra, ze złem. No, to złoto też, jak mówiłem wcześniej, to jest... Nie jest typowo. Taki świat czarno-biały. No, pół roku później. No. Why would they leave this behind? The Apple of Eden.
we waited for you to return. You have done as we asked. You have succeeded. No, I have failed. My people are gone. Chased out by those who I thought would protect them. It is a trade, a sacrifice, and not in vain. For you have found it. This? Now you must hide it, where none shall think to look. And then in time, what once was shall be again. I do not understand. Nor need you. Only do as we ask. Then you may do as you wish. But what of my people? You have saved this place, as was your people's purpose, and that matters most. It is not enough. It will never be enough. You strive for that which does not exist. Still, you have made a difference, and you will do so again. Remember, you must hide the amulet where none might find it. Amulet czy jabłko? Może jedno i drugie. No i powracamy. Ja się w ogródku zakopię. A jeszcze ten bok go tutaj szarpie pewnie, no nie wątpię. Davenport. I know where the key is. Uh-huh. Then let's go. Achilles, Davenport. No właśnie. I co? Jest? Jest. This is it. We're right behind you. No, I teraz. Moment of truth. No i uwaga. Czy coś się stanie w ogóle? Powinno.
No i co? Yes. Come. To jabłko, czy co to? Trochę duże. Here, at last. You know our story now, of how we tried, of how we failed, all our hopes extinguished. Save one. Your touch, a spark to save the world. Wait. Oh, a doctor. Do not touch the pedestal. Minerva? You. But how? You left. You destroyed the device. Did you think there was only one? What the hell is going on here? You must not free her. Uh-huh. Free her? Juno dwells within these walls, awaiting release. Uh-huh. I will explain. No właśnie, wytłumacz. While we worked to save the world, she sought instead to conquer it. She used our machine to set her plans in motion. Divination through numbers. There is a pattern to existence. To comprehend the calculations is to tame time. This was my focus. And so I built the eye to aid us. But she turned it towards her own ends. Uh-huh. When we discovered her treachery, we put a stop to it. And then we left. But first we called to you that you might try again. We thought it would be safe with her gone. Now I see we were deceived. She survived, she endured, and then she began to work. For centuries, Tinia and I walked the world, hoping to rekindle the spark of civilization. We shared what we knew as best we could. We were not the only ones, but for all the power we wrought, still death would claim us. But before it did, I would have one last look to know if we had succeeded. That's how you're here now? I had hoped you might find this place and finish our work. But it is too late. You and the Templars have squabbled over our refuse. You have wasted centuries, and so you have lost your chance. You cannot hope to stop the end now, Desmond. Only to survive. She's lying! Only touch the pedestal and the world will be saved. Better the world burn than she be loosed upon it. Is that so? Show him then. But he will not understand. It is complicated. It is... Show me. Uh-huh. If you heed Minerva, the sun will have its way. The ground will crack and spit fire into the skies. All the world will burn. But this does not end the world. Merely heralds its arrival. Darkness follows. Then you emerge, resolving to lay a foundation that such a tragedy does not befall the world again. You will become a symbol to those who survive. Hope, knowledge, determination. You will inspire them to rebuild, to thrive once more. And as the world heals, so too. No tak, epoka kamienia. But you are just a man, frail and mortal. You pass from the world, leaving behind only a memory. A legacy. You will be remembered first as a hero, later as a legend, and in time, as a god. It is the cruelest fate to have written words that meant well and see them made wicked and unwise. What was meant to encourage life, used instead to justify taking it. And so now you see that what was shall be again. So tell me, how is this better? Mam nadzieję, że nie stanę przed wyborem. Sacrifice the world. Żeby dotknąć albo nie. No other reason than to deny me vindication. They will enslave your kind, Desmond. Is this not why you fight? Is this not why you came here?
to ensure more than just your race's future, but its freedom. What future? What freedom? Billions dead and the whole cycle begun anew? This world has known nothing but heartache and horror since we left it. Our gift to them, and you'd see it all returned. Enough! You must not do this. Whatever Juno's planning, however terrible it might seem today, we'll find a way to stop it. But the alternative, what you want, there's no hope there. If you free her, you'll be destroyed. It will happen in an instant. There will be no pain. You mustn't. It's done, Minerva. Uh-huh. Decision's made. Then the consequences of this mistake are yours to live and die with. You need to go. All of you. Now. Get as far away from here as you can. Come with us. We'll find another way. There isn't time. Son. You know it's true. It's already started. I need to do this now. So go. Go! Sort of global aurora borealis. Never seen anything like this before. Eyewitnesses describe electrical storms and erratic displays of unusual weather. Residents are being asked to remain inside and wait for... Geological surveys are now reporting seismic activity throughout the Ring of Fire. Northeastern Canada is said to be experiencing the largest... On record, satellites and transformers are failing as the flare increases in intensity. A więc co? A więc zakończyła się saga Desmonta. No cóż, zaczną ludzie od początku z tego co widzieliśmy. Mam nadzieję, że się tam ukryli. Jeżeli mogę podsumować Assassina, tego ostatniego, trzeciego, to muszę powiedzieć, że gra była poprawna. Były fajne te motywy. Było to wszystko zebrane w jedno. You played your part well, Desmond. But now... Now it's time that I played mine. No i właśnie. Także... Gra była, no fajna, fajna, to nie mogę powiedzieć, że to była słaba gra czy coś. Fajna była, aczkolwiek momentami... trochę nużąca, powiem szczerze. Ale fajne były te minigry, na przykład tam, żeby rozdzielić tych typów, albo gdzie musieliśmy celować z armaty i tak dalej. Fajne to tło jest. Także gra jest bardzo fajna. Z tym, że właśnie brakowało mi tego, co prawdopodobnie pojawi się w czwórce, gdzie wreszcie będziemy mieć tą wolność, tak naprawdę. Możemy stać właśnie się takim piratem, poza prawem, człowiekiem. Także mam nadzieję, że już niedługo, bo to poza parę miesięcy, powrócimy właśnie do serii Assassin's Creed 4, w tym wypadku Black Flag, a póki co dzięki kochani, że byliście ze mną przez te odcinki. I cóż, żegnam się z wami, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia w kolejnej serii Assassin's Creed. Trzymajcie się.